Pierwsza suwalczanka w tym roku, Antonina, przyszła na świat o 7:20 w Suwalskim Szpitalu Wojewódzkim. Antosia, pierworodna córka pani Edyty i pana Marcina, śpi sobie spokojnie i kompletnie nie przejmuje faktem, iż odwiedził ją sam prezydent Suwałk. Również wyprawka, którą przywiózł ze sobą, nie zrobiła na niej wrażenia. Dziewczynka waży 3,8 kg, jest zdrowa jak ryc, podobnie jak jej rodzicielka. I trudno się dziwić, skoro porodu doglądał osobiście świeżo upieczony i dumny ojciec. Czujemy się bardzo dobrze, chociaż dwie noce nie przespane, dwie doby w zasadzie, ale myślę, że warto na tej chwili to wszystko pocierpieć. Najważniejsze, że malutka jest zdrowa. Państwo tak ładnie wycelowali w tamtym wszystko. Ale to nie od nas zależało, bo termin to jeszcze był w starym roku, a no wyszło jak wyszło. No tego się nie planuje, tego się nie wybiera. Czesław Rękiewicz złożył rodzicom gratulacje. Żeby się dziecko pięknie chowało, przede wszystkim zdrowo rozwijało się. Proszę opiekować się. Tutaj kwiaty. I oczywiście mamy to tutaj. Tadusiowi wręczę takie gratulacje właśnie i życzenia pomyślności w wychowaniu córeczki. Dziękujemy. Rodzina otrzymała wyprawkę wartości 2,5 tysiąca. Oprócz wózka Antosia dostała w prezencie fotelik, łóżeczko turystyczne, karuzelę z pozytywką i ubranka. Słyszałem, że macie Państwo już wyprawkę, tak? Jeszcze nie wszystko. No nie wszystko, ale właśnie mam nadzieję, że ten wózek dzisiaj to jest bardzo nowoczesny pojazd z przystosowaniem właśnie do różnych pokonywania problemów właśnie takich drogowych. W minionym roku w naszym mieście na świat przyszło więcej dzieci niż dotychczas. Zauważalna jest tendencja wzrostowa zgodnie z zasadą wyż rodzi wyż. Z tego, co dzisiaj z rana ustaliłem, 766 nowych młodych suwalczan przyszło na świat w minionym 2016 roku. Jeszcze oczywiście to nie są statystyki ostateczne, ponieważ część właśnie matek decyduje się na poród poza naszym miastem. I także kilka dni należy poczekać, ale jest to na pewno największa liczba urodzeń w ostatnich 10 latach. I wchodzą właśnie w okres rozrodczy te roczniki, kiedy właśnie było dużo dziewczyn. I dlatego też, jak ja analizowałem tą sytuację tutaj w Suwałkach, to rzeczywiście te roczniki, dziewczyny urodzone w latach 80., początek lat 90., tutaj stanowią dużą grupę w porównaniu do poprzednich lat. Więcej dzieci rodzi się nie tylko w naszym mieście, ale i w całym kraju. Niewykluczone, choć by to jednoznacznie stwierdzić, potrzebne są bardziej szczegółowe analizy, do sprzyjającego zakładaniu rodziny klimatu przyczynia się pomoc ze strony samorządu i państwa, w tym przede wszystkim rządowy program 500+.